Chyba pomyliłeś kanały? Nie pomyliłeś. Dzisiaj po prostu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gram symultanie z Mistrzynią Świata Warcaby. Siemanko moi drodzy, jak co niedzielę o godzinie 12 witam Was bardzo serdecznie w nowym materiale na kanale Warcaby. Dzisiaj przeanalizuję dla Was partię pomiędzy szachowym arcymistrzem Zbigniewem Paklezą a arcymistrzynią warcabową Natalią Sadowską, dwukrotną mistrzynią świata. W jakie warcaby będziemy grali? To w stupulowe jest, nie? Gramy, mam nadzieję, a nie w jakieś inne. Oczywiście gramy w warcaby stupolowe. Jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim, którzy grali w symultanie. Dziękuję wszystkim, którzy byli obecni na wtorkowej transmisji, którzy dołożyli swoje 5 groszy do wośpowej puszki. Jesteście wielcy. Dziękuję ogromnie również rzecz jasna Zbychowi Paklezie za to, że aktywnie promuje warcaby i sam bierze udział w tych warcabowych inicjatywach, jak właśnie ta. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie dla Was czymś ciekawym, szczególnie jeżeli stawiacie swoje pierwsze kroki w warcabach. Będę kładł nacisk na takie podstawowe zagadnienia związane z podnoszeniem poziomu gry. Więc nie tracimy czasu. Zapraszam do oglądania. No. Wystarczy 2 godziny 20 minut ma Natalia. Co? Nie. Nie no. Dobra, to teraz liczymy na to, że ja szybko przegram. No bez kitu. Zazwyczaj symultaniści grają kolorem białym na wszystkich deskach i tak było również teraz. I to Natalia Sadowska rozpoczynała partię, a rozpoczęła ją posunięciem 33-29. Jest to bardzo agresywny ruch, który sugeruje, że partia może się toczyć na przykład w pozycjach klinowych, gdzie białe będą dążyły do zajęcia aktywnego pola 24. Co na to odpowiedział Zbigniew Pakleza? Dobra, wymieniamy od razu, nie? Trzeba grać. Chciałem jakieś. Dobra, wymieniamy. Ale szybko zbiła. O. Turem. Nie trzeba, nawet nie powinno się bać wymian w warcabach. Wymiana, czyli oddanie takiej samej liczby pionów, ile potem się zbija, to naturalny element warcabowej gry. A dzięki wymianom możemy przesuwać swoją pozycję do przodu, bardziej, głębiej w warcabnicę i w ten sposób zbliżać się do damki. Dodatkowo wymiany pozwalają nam na uzyskiwanie przestrzeni na warcabnicy, więc nie jest niczym złym, że Zbigniew Pakleza zagrał 18-23, wymienił i pobił 13-22. Jest to sposób takiej wymiany, która nie blokuje możliwości rozwinięcia długiego swojego skrzydła, bo gdybyśmy faktycznie czarnymi pobili z 12-23, to zobaczcie, że ten pion na piątce, który uważa się za najsłabszy, ma utrudnioną drogę bycia rozwiniętym, wprowadzonym do gry, a po tym biciu 13-22 wydaje się, że jest ciut łatwiej, choć oczywiście to są pierwsze ruchy, do tego jeszcze daleka droga. W debiucie, na samym początku warcabowej partii naszym zadaniem jest centralizacja i rozwój pionów, więc chcemy te z dalszych rzędów wprowadzać, a zwłaszcza z boków warcabnicy wprowadzać do centrum, do środka. To są takie podstawowe plany, które powinny być obierane przez początkujących zawodników, więc od jedynki, od piątki centralizujemy, wprowadzamy piony do środka, tworząc struktury, tworząc formacje takie jak kolumny, które za chwilkę będę Wam pokazywał. Natalia w kolejnym posunięciu odpowiada 34-30 i niejako chciałaby utrudnić przeciwnikowi wyprowadzanie tego lewego skrzydła. No i na co się zdecydował Zbyszek? A co to za agresywne tu granie? I co jak tu pójdę? A pójdę se na bandę. Na bandzie ciężej podstawić. No niekoniecznie na bandzie ciężej podstawić, dlatego że piony bandowe są mniej aktywne i piony bandowe bardzo łatwo właśnie do kombinacji się wykorzystuje. Trudniej je zbić, bo nie możemy ich przeskoczyć, bijąc za pole warcabnicy. Natomiast można je wykorzystać do tego, żeby pobić inne piony. I tak na przykład w tej pozycji Natalia mogłaby chociaż na chwilę zdobyć kamienia zagraniem 32-27, bo zna kolejny ruch przeciwnika. Kiedy czarne biją, Natalia bije w tej kolejności i po odbiciu czarnych bije 2. Oczywiście ten pion może zostać odbity jakimś atakiem 8-12 i potem zbity na pole 23. Sytuacja wygląda na równą, a Natalia raczej jako faworytka tego pojedynku upraszczać nie chce. Natomiast trzeba pamiętać, że zawsze atakowanie piona przeciwnika wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. I zamiast tego najprawdopodobniej najbezpieczniejszym planem, tak jak mówiłem, jest centralizowanie pionów. Skoro już tutaj mamy taką lukę w środku warcabnicy 18 i 13, to czemu nie grać 18-12, 7, 12, 1, 7 ustawić kolejną kolumnę od 7 do 18, czyli 3 piony i tylko 3, nie więcej, w linii jednej przekątnej, które pomogą aktywnie walczyć o centrum. I nie bandy, tylko centrum, niech będą waszym celem, szczególnie na początku partii i kiedy jesteście początkującymi warcalistami. Dlaczego nie liczę wariantów? No właśnie, kurczę, to nawyk z szachów, wiecie? Niestety. W szachy nie trzeba liczyć wariantów. A w warcaby trzeba, to jest największy mankament tej gry. Chyba jedyny w sumie, no ale największy zarazem. Czy trzeba dużo liczyć w warcabach? No oczywiście, że trzeba. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do szachów, już w pierwszych ruchach można skutecznie odejść od wszelakiej teorii, nie tracąc przy tym pozycji. Więc powstają takie ustawienia, z którymi możemy nie być zaznajomieni. Natomiast przerabianie różnego rodzaju pułapek debiutowych uderzeń pozwoli nam mniej więcej automatyzm w debiucie nabrać. No i znaczenie obliczeń rośnie znacząco w miarę jak postępuje faza rozgrywki, czy w grze środkowej, czy w końcówce. Te obliczenia stają się coraz ważniejsze i wymagają od nas coraz bardziej precyzyjnych kalkulacji. Co? Na Warcaby TV mówią, że gram debiut trudny i ciekawy, tak? A oni są na Twitchu też, Borysow, czy tylko na YouTubie? No dobra, i teraz chyba należy uruchomić pozostałe piony. Żeby łatać tu dziury za tymi pionami. Ja mogę tu? Nie, bo potem ten będzie za bardzo ten, będą za duże dziury. Pytanie, czy tym tu, czy tym tu? Ale raczej tym tu się wydaje lepsze. Zaraz, bo potem jak będą takie dziury, to mi Natalia zrobi kuku, ona tak lubi. A, ja muszę bić. Spoko, że muszę bić, a ja liczę tam jakieś rzeczy. A ja mówię, o co chodzi? Czemu ja mogę tu? No kurczę, nie zauważam tych bić. No ale to zaraz tu zagram. Ja wiedziałem, że jest bicie możliwe. Po prostu mówiłem, co w następnym ruchu zagram. Chciałem wam to po prostu pokazać. Czyli na streamach warcabowych nigdy nie powstanie klip pod tytułem "Mógł bić". Nigdy taki klip nie powstanie. Cóż za wielka strata. Nie powstanie w ramach symultan igierek rozgrywanych przez internet, bo tutaj jednak ograniczenia oprogramowania nakazują robić poprawne posunięcia, ale jeżeli będziemy grali partyjkę live, to gdzieś tam może coś powstanie. Poza tym właśnie, jak ktoś pisał na czacie, PZ szachowym nie mógł bić, a musiał bić, bo bicie w warcabach jest obowiązkowe, ale spokojnie. To jest absolutnie naturalna, normalna rzecz. Wielu początkujących warcabistów, ja jak zaczynałem też nie widziałem bicia, jak oglądam swoje partie z dzieciaka jakieś tam gdzieś nagrane, to jest normalna sprawa. Do tego trzeba po prostu się przyzwyczaić, oswoić. Jak robicie coś pierwszy raz, no to oczywiście to jest trudne, a potem te wszystkie procesy w mózgu, skróty neuronowe pozwalają wam robić określone rzeczy szybciej, łatwiej, są dla was po prostu prostsze. I tak samo jest z biciem w warcabach. W miarę jak będziecie praktykowali, rozgrywali kolejne partie, to będziecie widzieli wszędzie te, które są prawidłowe. No chyba że jakieś skomplikowane większości, co mogliście zobaczyć w niektórych przykładowych kombinacjach przygotowanych przez Natalię dla Zbycha na treningu warcabowym. Nawet dla wprawnych warcabistów czasami znalezienie właściwej większości może być wyzwaniem. Natalia od razu wykorzystuje tego bandowego piona Zbyszka, odbijając do centrum. Zobaczcie, że w ten sposób Natalia sobie wyprowadza piona do centrum, na centralne pole 29 i od razu robi miejsce do wprowadzenia kolejnych pionów. 45, który jest na boku i 50, która jest na boku warcabnicy mogą znaleźć bardziej centralne ustawienie. A taka wymiana do przodu sprawiła, że Natalia właśnie odzyskała te dwa tempa. Dwa tempa, które wcześniej zyskał Zbyszek Pakleza, bijąc z 13 na 22. Jeżeli w partii byśmy często wymieniali do tyłu, to tworzymy pozycję tak zwaną pasywną. Jeżeli dużo wymieniamy do przodu, walczymy o centrum, no to jesteśmy aktywni. No i jednak ci, którzy grają aktywnie, są raczej faworyzowani w warcabach. Wiecie dobrze o agresywnych szachach, tak samo jest w warcabach. Agresywne warcaby na propsie. Tu, aha. O, nie może tu, bo bym mnie uzbił 3 razy. Dobra, ale tu już trzeba uważać, bo tu zaraz będą jakieś nify. Mogę dużo wymienić. Patrzcie, tu, ona tu, ja tu, ona tu, ja tu. Ale ten pionek tu będzie takim zwiadowcą, a to jest złe. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w warcaby zwiadowca to wcale nie jest taka dobra rzecz. O dziwo. Dobra, idziemy tu. chcemy na bandę tu się przyczaić. Dobra dedukcja Zbyszka Paklezy. Takie wbijanie się 22/28, czyli tworzenie takiego ala zwiadowcy, to w Warcabach kiepski pomysł. Dlatego, że puszczanie w przód pojedynczego żołnierza no najczęściej skończy się jego stratą. Tutaj plan zabrania tego piona 28 jest dość prosty i o ile białe by mogły mieć problem z atakowaniem z uwagi na to, że czarne mogą przyjść po takich przykładowych atakach z obroną. Pokażę Wam, jak to działa. Po takim ataku 38-32 białe grożą, że pobiją piona w kolejnym posunięciu. W związku z tym czarne mogą go obronić, grając 13-19. Bicie, bicie. I przy takich manewrach znaczenie ma liczba ataków i liczba obron. Tutaj Natalia mogłaby atakować jeszcze 4 pionami, czy na 32, czy na 33, a na różne pola czy 17, czy 19 do obrony co najmniej również 4 mógłby przyjść Zbyszek, więc najprawdopodobniej tego piona zabrać by było ciężko. Ale atakowanie i bronienie to nie jedyny sposób manewrowania, żeby tego piona zdobyć. Można jeszcze dodatkowo wykorzystywać w tym celu kombinację. I takiego piona 28 bardzo łatwo powiązać z takim pionem bandowym 16. Po takim wyjściu 31-27, jeżeli nieodpowiedzialnie by grały czarne czekając, to zobaczcie, białe zdążyły ustawić kolumnę od 36 do 27 i mogą przeprowadzić prostą kombinację, przed którą już się obronić nie tak łatwo. 1 za 2, no i z pionem więcej są faworyzowane do wygrywania. Nawet jeżeli by teraz czarne jeszcze próbowały tej groźby uniknąć i zagrać gdzieś na pole 17, żeby tego piona obronić, to wystarczyłoby, żeby biały sobie poczekał, a nawet za chwilę będzie mógł tutaj atakować 27-22, grożąc biciem tego piona po ewentualnym odejściu 42-38, bicie, bicie, no i teraz już ta groźba jest prawie nie do uniknięcia, zostaje 11-17, znowu możemy wejść pomiędzy te dwa piony, grozić z biciem, jedyne co zostaje to odejść tym pionem jeszcze dalej, bicie, bicie i przez to, że zmusiliśmy go do wyjścia na jeszcze dalszy rząd, on jest tutaj jeszcze bardziej narażony na stratę, teraz wystarczy tylko przyjść i w kolejnym ruchu go zaatakować z zyskiem piona, więc trzeba bardzo uważać z takimi zwiadowcami, bardzo słuszna dedukcja Zbyszka. Cały czas jesteśmy w fazie debiutu, więc pamiętamy o tym. Centralizacja i wyprowadzanie pionów. Oczywiście taka 15 jest na bandzie i można by było ją wprowadzić, natomiast tutaj większym problemem w pozycji czarnych jest faktycznie brak pionów na 13 i 18, więc aż się prosi uruchamiać od tej strony 12, 18, 7, 12, 1, 7, potem albo 8, 13, albo 9, 13 i nawet jeżeli nie chcecie jeszcze ruszać pionów bazowych, tych, które znajdują się w pierwszym rzędzie warcabnicy, bo to jest jakaś odpowiedzialność, nimi trudno się manewrować, trzeba odpowiedzialnie wprowadzać je do gry, no i zawsze jest ryzyko jakiejś kombinacji damkowej, to z tym możecie się wstrzymać, ale kolejne piony z kolejnych rzędów, no i szczególnie z tej 1-5 warto wyciągać, od 2 do 4, tym może zajmiemy się później. Zbyszek za to zagrał 15-20, na co Natalia odpowiada 42-38. Jest możliwość ustawienia kolumny 38-33-29, Natalia z tego korzysta. Tu już jest jakaś formacja, która w jakiś sposób grozi, bo 29-24 może właśnie różne groźby w tej pozycji stworzyć. Co na to odpowiedział Zbyszek? No, ona idzie tym zwartym szykiem, tak jak niby trzeba robić. Właśnie tak jak mówi Zbyszek, trzeba iść w zwarciu, tak jak to robi Natalia. W Warcabach wszystkie piony mają taką samą wartość, więc są to, można powiedzieć, żołnierze tego samego poziomu i razem dopiero będą tworzyli siłę. Łatwiej będą się nawzajem ubezpieczać, więc dbać o defensywę. Razem łatwiej im będzie radzić sobie w ofensywie, budując struktury takie jak kolumny, piramidy itd. Kolejne posunięcia tej partii to rozwój pionów z dalszych rzędów i bardzo ładnie zagrywa Zbyszek z 4 na 9. Chyba Natalia już go dobrze nauczyła, że nie warto ruszać złotego piona 3 na 9, bo jest to dużo bardziej odpowiedzialny ruch niż na przykład taką czwórką. Spójrzcie za to, co robi Natalia. Zagrywa 44-40. Mogłaby na to pole 40 doprowadzić na przykład piona 50, natomiast doprowadzenie go tutaj zajęłoby 2 posunięcia. A jeżeli zagrała Natalia 44-40, to już teraz, robiąc tylko jeden ruch, ma działającą kolumnę od 40 do 29. Co więcej, nie tylko kolumnę, bo stworzyła nową formację w pozycji. Od 40 do 29 jest jedna kolumna, od 38 do 29 druga kolumna, więc te dwie kolumny mają wspólny wierzchołek na polu 29, a wspiera je dodatkowo pion 39. I taką oto formację ze wspierającym pionem 39, formację 6 pionów nazywamy piramidą. Piramida jest bardzo silna silnym narzędziem warcabowym, gdzie współpracują ze sobą kolumny. Wierzchołek piramidy może być czy na 29, czy na 28, czy na 27. Zazwyczaj piramida wówczas jest silna i można ją wykorzystać do warcabowych kombinacji, co miało miejsce właśnie w tym momencie partii. No i chyba tu, nie? Wydaje się być to logicznym rozwiązaniem. Tutaj mi nic nie grozi, bo tu i potem tu albo tu, ale to luz, to będzie porówno wymiana. Więc idziemy tu. Czemu tak mało czasu do namysłu mam? Jak ja gram symultane z wami, to daję wam godzinę. Nie, żebym zrobił coś pożytecznego z tym czasem, ale... No dobra, no. Jest 10 ruchów i moim zdaniem pozycja jest w miarę równa, także jestem zadowolony. Przesuwam te pionki moim zdaniem w miarę zgrabnie, nie podstawiając nic chyba. No i arcymistrz Pakleza podstawił ruchem 12-18. Zdecydowanie zrobiony za późno. Pozycyjnie dobry, kombinacyjnie fatalny. Powoduje kombinację nowicjusza, uderzenie nowicjusza, czyli jedno z najbardziej podstawowych uderzeń w warcabach. Odwaliłem? Co wy gadacie? Serio podwaliłem? O kurczę, już widzę. Nie, nie widzę. Tu. Najpierw tu zbiję. Czy kolejność inna będzie? A tu może! O nie, tu może. Ja tu, ona tu, ja tu, ona tu, tu. I koniec. Ja tu i ona tu. No nie. Podstawiłem. Brawa dla Zbyszka za to, że dał radę samemu znaleźć, na co wpadł. 29-24, dokładnie tak. Ten ruch, można powiedzieć, kończy sprawę. Na czacie szachowym było jeszcze pytanie, czemu nie pobił 19-30, bo w partii poszło 20-29, zbiły białe 3 kamienie, potem odbicie i odbicie 32-21, 2 piony więcej były u Natalii. Natomiast gdyby pobić 19-30, to dużo nie zmienia, a co jakby nie było, czarne tracą centralnego kamienia 19, a białe wyprowadzają swojego bandowego 35, więc zyskują więcej aktywności. Koniec końców kombinacja przeprowadzona by była dokładnie w taki sam sposób i różnica materiału by była dokładnie taka sama, czyli 2 pionów. W praktyce na poziomie dwójki, jedynki mistrzowskim w górę po stracie 2 kamieni się poddaje partii, nie ma co grać, przewaga jest tak duża. Ciężko na pewno początkującym warcabistom sobie wyobrazić, że nie dadzą rady odrobić 2 pionów i tak jak na przykład prowadzę wiele szkoleń dla nauczycieli, czyli jakby nie było początkujących warcabistów, to sytuacja wiele razy się zmienia, odwraca i już nie z takich tarapatów się wracało. Więc jak gracie z kimś, kto też nie prezentuje najwyższego poziomu, nie jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, nie ma sensu, żeby się poddawać, tylko należy grać dalej. Poza tym z tej dalszej gry można się jeszcze bardzo dużo nauczyć. Dobrze mówię? Że tak i przegrywam. Ja tylko widziałem tutaj, te rzeczy liczyłem, w tę stronę. Ojej. Nie. No ale podstawiłem, no. No trzeba rozegrać w to ileś partii, żeby po prostu takie rzeczy widzieć z daleka, no. Oj, trzeba. Dziesiątki, setki, tysiące, a może i dziesiątki albo setki tysięcy. Dopiero wtedy nabiera się pełnego automatyzmu. Warcaby to nie taka prosta gra. Natalia w tej pozycji grozi zabraniem kolejnego piona po wejściu na 17 i zbiciem do tyłu piona 22, więc Zbyszek podejmuje bardzo dobrą decyzję o wymianie tego bandowego 21. Ruchem 11-17, a co więcej wykorzystał go do tego, żeby rozwinąć swoją pozycję i złapać więcej temp. Natalia, widzicie, jak tylko ma okazję rozwinąć kamienia 46, który jeszcze do gry nie został wprowadzony, to od razu to robi. Teraz może dla czarnych bardziej lepiej wyglądającym posunięciem było zagranie 2-8, jakby nie było próba budowy tutaj takiej struktury, która się nazywa diamentem czy kwadratem, no i jednocześnie zostawienie drogi dla jedynki. A teraz po 2-7, żeby zbudować kolumnę gdzieś na tej linii, czy tutaj zbudować kolumnę ważną 8, 13, 19, trzeba będzie już wprowadzić trójkę do gry. Na streamie na kanale Warcaby powiedziałem, że wpaść na uderzenie nowicjusza to mniej więcej coś takiego jak mat szewski w szachach. Oczywiście w moim kontekście nie chodzi o liczbę ruchów, chodzi o trudność zastawionej pułapki. Odniósł się do tego Zbyszek. No jak Szewczyka, 10 ruchów. 9 ruchów była jeszcze równa. W 10 przegrałem. Ale Warcaby to chyba tyle ruchów to nie jest tak dużo. Owszem, 9 ruchów w Warcabach to jeszcze nie tak dużo, chociaż jak moim gościem podczas Polish Open 2022 w Wielinku był Kacper Piorun na streamie, to jedna z partii topowych na wysokich deskach była praktycznie rozstrzygnięta po błędzie w 14 ruchu, więc jak widzicie nawet na najwyższym poziomie jednak można rozstrzygnąć partię całkiem wcześnie. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób przegrania, czyli uderzenie nowicjusza, tak jak to miało miejsce w tej partii, można na nie wpaść po 30 i po 40 ruchach i ciągle przegrać jak nowicjusz, więc trzeba się pilnować od samego początku do samego końca. Gra toczy się dalej, Natalia centralizuje piony 40-34, Zbychu zagrywa 7-11, więc jakiś tutaj pomysł na rozwój ma, no a teraz 15-20 i kolejny raz widać różne dziury w pozycji, czyli te puste przestrzenie, między którymi łatwo się skacze i bije się piony przeciwnika. Lepiej trzymać je w zwarciu. Zobaczcie Natalii pozycję, gdzie można skakać między pionami, tylko gdzieś tutaj, ale w dodatku i tak potem by pion 35 odbijał, więc takich możliwości absolutnie nie ma. Chciałoby się iść do centrum, na przykład zagrać jakieś 19-23, natomiast przez to, że wcześniej Zbyszek zagrał 2-7, a nie 2-8 i nie ma tutaj zatkanego punktu 8, nie może tego zrobić, bo Natalia odpala kolumną 41, 37, 32, poświęca jednego kamienia i bierze raz, dwa, trzy, cztery. Więc nie dość, że gra w zwarciu, w struktury jest dla Was po prostu łatwiejsza, bo macie więcej ruchów, to jeszcze druga sprawa pozwala Wam na kolejne lepsze ruchy pozycyjne, które nie są ograniczane kombinacjami. Teraz po tym zagraniu 15, 20 tych dziur u Zbyszka jest dosyć sporo. No i robi kolejną wymianę, która tak naprawdę powoduje sprowadzenie piona na bandę. Natalia 49-44 nie wyciąga 50. To jest już taki arcymistrzowski ruch, bo ja bym Wam sugerował ją wyprowadzać. Natomiast rozumienie, którego piona lepiej wyprowadzić, czy 48-49, to jest zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. A co robi Zbyszek? Wymienia 25-30, więc idzie na kolejne bandowe pole i zobaczcie, że bardzo dużo ruchów, bardzo dużo kolejnych temp zabiera mu w ogóle tego piona tutaj doprowadzić na 35, gdzie on w końcu teraz ląduje. I czy jest użyteczny? Tak naprawdę nie jest za bardzo użyteczny, bo dodatkowo Natalia może go wykorzystać do różnych kombinacji i to też, moi drodzy, w tej partii jeszcze nastąpiło. Kolejne posunięcia 9-14. No tak często się gra i zobaczcie, aż się prosi gdzieś tutaj porobić objazdy dookoła kamieni Zbyszka. I w ten sposób powoli, gdzie naprawdę ładnie buduje Zbyszek pozycję, bo buduje ją w kolumny, jedna kolumna, druga kolumna, trzecia kolumna i kamień złoty tak naprawdę przez tę jedną słabość na bandzie 35 dostaje niespodziankę od Natalii. Znowu na kombinację wpadłem? To niedobrze. Co to jest? Aha, że teraz tu. I po tym jest tu. Nie, chwila. Do tyłu można bić? A, można, trzeba. Aha, i teraz tu. I tu. Tu, tu i tu. No jejku, bo sobie zrobiłem dziury. No właśnie, do tyłu bić można, a nawet trzeba. I proces znajdowania, szukania warcabowych kombinacji można ograniczyć do różnych idei, różnych pomysłów. Jednym z nich jest transportowanie piona na pole, gdzie chcielibyśmy, żeby ten pion wylądował. Drugą ideą jest usuwanie niepotrzebnych pionów ze struktury przeciwnika w taki sposób, żeby umożliwić bić między nimi. I ta kombinacja, którą przeprowadziła Natalia, to jest idealne połączenie obu tych idei. Pierwsza sprawa, wyobraźmy sobie, że ta kolumna oczywiście wygląda na silną u czarnych, ale gdyby nie było pola 17 zajętego przez czarnego kamienia, to moglibyśmy sobie między tymi dwoma pionami skakać. Czy możemy tego piona 17 usunąć? Ano możemy takim posunięciem 26, 21. Kolejna sprawa, żebyśmy mogli skakać przez te piony, potrzebujemy jeszcze jednego kamienia. Tutaj na 32 mogłoby być, no ale nie mamy oparcia na 41, żeby pobić w tym kierunku. Natomiast mamy kolumnę 44 do 33. Jeżeli pion czarny znalazłby się na polu 33, no to bicie jak najbardziej jest możliwe. Czy możemy tutaj przyprowadzić kamienia? Ano możemy i to właśnie tego z 35. Często jest tak, że piony mogą pokonywać właśnie taką drogę. Dwa pola od tego, na którym obecnie stoją w linii tego samego rzędu, przez taką podwójną wymianę, najpierw przez podwójne oddanie. Najpierw oddajemy 34-30, sprowadzając 35 na 24, więc do tyłu oczywiście bić trzeba. Mogłaby teraz Natalia jeszcze próbować oddać tutaj 33-28. Zobaczcie, że kolejny raz działa piramida, tylko tym razem jej wierzchołek jest trochę wcześniej na polu 33, więc jest trochę mniej aktywna, ale ciągle może być wykorzystana kombinacyjnie. Natomiast oddanie jednego, drugiego i trzeciego piona w tym kierunku, żeby pobić 3 na 9, gdzie jeszcze czarny odbiera piona na 14, jest po prostu nieopłacalne i naturalnie chcemy zagrać w tę stronę, czyli 33-29 i Natalia zbija 3 kamienie na 6, grożąc tym, że w kolejnym posunięciu postawi damkę, więc zmuszony jest Zbyszek, co zresztą widzieliście na streamie, oddać 2 kamienie w zamian za jednego. I nie dość, że wskutek tej kombinacji znacznie zmniejszyła się liczba kamieni na warcadnicy, no to jeszcze czarne straciły dodatkowego piona. Teraz już 3 mniej, więc sytuacja jest gorzej niż dramatyczna. Przegrała coś już jeszcze? Znaczy wygrała? O, już 3 wygrała. Widzowie, nie jest źle. I to ktoś tam grał do gołych tych. Gdzie jeszcze wygrała? Aha, no to 2 osoby grały w ogóle do ostatniego pionka. Więc nie jest tak źle. I partia dalej jest kontynuowana. Natalia natomiast nie traci czasu i kiedy ma tylko możliwość, wbija się na centralne pole i po zagraniu 19-24, czym Zbyszek popsuł swoją ostatnią kolumnę, ale ma już tylko 6 pionów, więc budować cokolwiek z tego jest coraz trudniej. Natalia zajmuje kolejne centralne pole i teraz nawet mogła zyskiwać piona wejściem 28-22, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Cały czas Zbyszek nie mógł zagrywać w tej pozycji, moi drodzy, po wyjściu Natalii 43-39-12-17, czyli próbować uniknąć wejścia 28-22, które za chwilę się w partii wydarzyło, dlatego że Natalia by oddała jednego piona i drugiego i zobaczcie, nawet kiedy było po 6 pionów, ciągle wykorzystanie kolumny 48-42-37 pozwoliłoby Natalii na zbicie 3, czyli już połowy tego wszystkiego, co Zbyszek na warcadnicy miał. Będąc pozbawionym tego zagrania 12-17, zagrał 14-20, Natalia weszła 28-22, czym grozi zbiciem kolejnego piona w kolejnym ruchu. Natomiast nawet po odejściu 18-23 wchodzi w tak zwaną bramkę okulary, tworząc 2 możliwości bicia naraz. Ich nie jesteście w stanie w jednym momencie uniknąć, więc któryś pionek po prostu zostanie stracony. Ale bicia w tym momencie nie widział Zbyszek. Drugi raz już tej partii. 40 ruchów to na ludzie zrobię. Ale w warcabach to jest dobre, no bo najgorszy zawodnik na świecie z najlepszym, jak będzie chciał, to wytrzyma 20 ruchów pewnie, tak? Zanim straci wszystkie pionki. No nawet 30 wytrzyma. A w szachy, no to nie. To w szachy to w parę ruchów można przegrać. A, tu bicie! Nie zauważyłem, że bicie grozi. Ale to i tak by zagrała tutaj. Byłyby widły. Dobra. Nieważne. Bramkę, okulary czy tunel można nazwać nawet a la szachowymi widłami. Zgadzam się z tym w pełni. No i tak kolejne kilka posunięć. Jeszcze wymiana 2 za 2, więc taka forma kombinacji zrobiona przez Natalię doprowadza do tego, że 3 piony czarnego są ustawione w opozycji. Tutaj opozycja bliska naprzeciwko siebie, tu opozycja bliska skośna, a tu opozycja bliska horyzontalna, bo jest w kierunku poziomym. Czym to się kończy? Tym, że przez obowiązek wykonania posunięcia trzeba oddać 3 kamienie i w ten oto sposób, po jeszcze kilku propozycjach remisu, dokładnie 2 propozycjach remisu ze strony Zbyszka, na które Natalia się nie zgodziła, to mistrzyni faworyzowana wygrywa te partie symultany. Zjedź czasem do zera i napisze Natalii, że rozłączyło? Nie no, szanujmy. Sam tak nie chcę robić jak w symultanie ten, więc 6. w kolejności dopiero przegram, więc to i tak jest mega sukces. Teraz już wiem, drodzy widzowie, jak to jest, jak wy się cieszycie, że pierwsi nie przegraliście, że coś tam. A teraz to doskonale rozumiem. Zawsze podejrzewałem, że coś w tym może być, że macie taką radochę. A teraz już wiem, na czym to polega. Ostatnia propozycja remisu. Jak przeciwniczka musi zbić mi ostatniego pionka, w tym momencie zaproponować remis. To jest to. Liczę na misklika, że będzie kliknięcie zamiast w szachownicę, to że kliknie ajajajajajajaj. Niestety nie udało się, drodzy widzowie. Porażka. Zostałem rozwalony w Warcaby. Ale tak, było blisko, dokładnie. Było blisko. Oj tak. Dziękuję ogromnie kanałowi Polski Związek Szachowy i oczywiście arcymistrzowi Zbigniewowi Paklezie za pomoc w promocji i popularyzacji warcabów i z tego miejsca serdecznie Was zapraszam do subskrybowania, obserwowania kanałów PZ Szach, gdzie regularnie Zbigniew streamuje. Dziękuję również za udział w tej inicjatywie, czyli symultanie charytatywnej granej dla WOŚP, jak i dziękuję wszystkim uczestnikom tej zabawy i wszystkim, którzy byli na streamingu i tym, którzy wpłacili dodatkowo do naszej wośpowej puszki. Jeżeli, moi drodzy, chcielibyście widzieć się częściej, pamiętajcie o regularnych transmisjach na Twitchu, kanał Checkers Online TV, poniedziałki i czwartki o 20:00, a na kanale Warcaby nowe filmy w niedzielę o 12:00 i w czwartek o 19:00. Będę Wam ogromnie również wdzięczny za zasubskrybowanie mojego nowego anglojęzycznego kanału Checkers TV, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, miłej niedzieli, pa!